Znajdujemy się tradycyjnie i bez niespodzianek na sesji do magazynu Viva, a ze mną jest Paulina Smaszkurzejewska. Dzień dobry. Viva! Bardzo dziękuję i bardzo się cieszę, że znowu mogę być Państwa i Twoim gościem. My też się pięknie cieszymy, bo z kobietą petardą to jest sama przyjemność współpracować i rozmawiać. Dzisiaj mam taką przyjemność. Tak sobie pomyślałem, że chyba zacznę od tego, że dzisiaj wybudziłaś mnie ze snu, ponieważ jak tutaj przyszedłem, to byłem bardzo zaspany. Ciepło tego studia sprawiło, że się otuliłem kołderką i prawie usnąłem, no ale właśnie Twój uśmiech, to, że było tak gwarno, poruszyło mnie i tak jak sobie podglądam na Instagramie, to Ty poruszasz też inne kobiety. Tak. Jak to w ogóle jest, że Ty motywujesz je jakimiś swoimi doświadczeniami, tym, co przeczytałaś, tym, czego się nauczyłaś, ale sama też musisz wstać rano, co Ciebie motywuje każdego dnia? Albo kto? No właśnie te kobiety. Tak? Tak, ale zacznę od tego, że jesteśmy podczas sesji i kiedy wszedłeś, ja widziałam, że od razu Tobie się udzieliła, bo wszedłeś taki zaspany, udzieliła się Tobie atmosfera. Ja staram się, żeby w miejscach, w których jestem, przebywam, w których pracuję, żeby była bardzo dobra atmosfera. Mhm. Dlatego, że uważam, że w pracy spędzamy o wiele więcej godzin niż w domu i to nie jest tak, że mówimy, o już wrócę do domu, to będzie miło, ale również trzeba samemu rzeźbić tę rzeczywistość, żeby codziennie było fajne. I na przykład dla mnie takim miłym zaskoczeniem jest to, że mogę z Tobą dzisiaj porozmawiać. A co mnie motywuje rano? Tak, na co no właśnie te kobiety. Ja wiem, że to dla jednych jest nie do zniesienia, że ja nie buduję tych barier, jakichś takich sztucznych granic, dlatego że ja jestem taka jak one. Przeżyłam też dużo rzeczy, one też dużo przeżywają. I ja zawsze mówię, każda z nas jest inna. Nie ma drugiej takiej jak ja, jak moja sąsiadka, jak moja koleżanka, przyjaciółka czy matka. Ale jedno nas łączy. Wszystkie jesteśmy poranione. W różny sposób. Niektóre przez życie zawodowe, niektóre przez życie prywatne, niektóre przez wspomnienia z dzieciństwa, niektóre przez wspomnienia, które mają obecnie. I to nas łączy. Mhm. I od nas tylko zależy, kto będzie wokół nas. Czy ludzie, których chcemy, podziwiamy i którzy nam dają i my im dajemy, czy dopuszczamy do nas ludzi ze złą energią, ze złymi emocjami. Mhm. To od nas zależy.